różnorodność czystości pod pogromnym Gliwicą, otaczamy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynierii Akademicznych im. Generała Edwarda Wyszyńskiego oraz reprezentację jednostek wojskowych Wojska Polskiego do uroczystego apelu na okazji Mistrzostw Wojska Polskiego w Spartakiadzie Wiosenna. Chciałbym, panie generale. Z okazji Mistrzostw Wojska Polskiego, flagę państwową podnieś. W imieniu własnym, komendę na całej społeczności Centrum Szkolenia Wojsk Inżynierii Chemicznej, witam serdecznie wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Jestem dumny, że Centrum zostało obdarzone zaufaniem i powierzono mu pieczę nad tak ważnym przedsięwzięciem, jakim jest organizacja Mistrzostw Wojska Polskiego Spartakiada Wiosenna. Jednocześnie cieszę się, że mogę gościć w Centrum najlepsze reprezentacje jednostek wojskowych. Pozwolicie państwo, że na wstępie przywitam gości honorowych. Dowódcę garnizonu Wrocław, pana generała brygady Wojciecha Lewickiego. Szefa Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Inspektoratu Szkolenia, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pana pułkownika Marka Oleszczuka. Witam również przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych Wrocławia, w tym szczególnie dowódcę 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, pana pułkownika Zygmunta Malca. Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pana pułkownika Waldemara Bartłomiejczaka. Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury, pana pułkownika Roberta Wójcika. Komendanta 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, pana pułkownika doktora Mirosława Szemowskiego. Komendanta Wydziału Żandarmerii Wojskowej, pana pułkownika Dariusza Ściany. Prorektora do spraw dydaktyczno-naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, pana pułkownika doktora Marka Kulczyckiego. Serdecznie witam przedstawicieli wrocławskich mediów, dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Witam serdecznie przede wszystkim naszych sportowców. Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości i odpowiedzialności, znoszenia trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierności obowiązków. To wszystko należy do cnót sportowców. Tak mawiał polski siatkarz, olimpijczyk Arkadiusz Gołąb. Szanowni zebrani żołnierze, sportowcy, w imieniu dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych witam was na Mistrzostwach Wojska Polskiego w Spartakiadzie Wiosennej i jednocześnie cieszę się, że mogę gościć we Wrocławiu najlepsze drużyny sportowców Wojsku Polskiego. W tych dniach na wrocławskich obiektach sportowych Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz Wojskowego Klubu Sportowego WKS Śląsk, które rywalizujecie w 4 konkurencjach sportowych: piłce siatkowej, futsalu, pływaniu oraz biegach przełajowych. Zawody mają na celu wyłonienie najlepszych żołnierzy, sportowców Wojska Polskiego, umożliwienie zaprezentowania poziomu swojego wyszkolenia, a także inspirowanie żołnierzy i środowisk wojskowych do podnoszenia i utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej. Jest to również doskonała okazja do propagowania wśród żołnierzy aktywnych form wypoczynku. Szanowni uczestnicy zawodów, podczas rywalizacji będziecie mogli zaprezentować swoje wyszkolenie. Wierzę, że dacie z siebie wszystko. Dla mnie wszyscy już jesteście zwycięzcami. Życzę wam osiągnięcia najlepszych wyników. Jednocześnie mam nadzieję i jestem przekonany, że rywalizacja będzie przebiegała w duchu fair play. Niech zwyciężają najlepsi.
Mistrzostwa Wojska Polskiego, Spartakiadę Wiosenną Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych uważam za otwarte. Szanowni Państwo, defilady otwiera dowódca uroczystości, podpułkownik Aleksander Wlizło. Za nim defiluje kompania honorowa prowadzona przez porucznika Wojciecha Szefę wraz z podszem sztandarowym, którego dowódcą jest kapitan Przemysław Berniker. Sztandarowym sierżant Sławomir Jarczewski, asystą starszy sierżant Marcin Cholewa. Kadry Sztabu Logistyki Wydziału Dydaktycznego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych prowadzi major Dariusz Ornatowski. Następnie reprezentacja. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych nr 1 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych nr 4 Sił Powietrznych. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych nr 5, Marynarka Wojenna. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych nr 2, 12 Dywizji Zmechanizowanej. Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych nr 6, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Praktycznie od poniedziałku na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu mamy ogromny zaszczyt i przyjemność gościć ponad 500 zawodników i zawodniczek, reprezentantów 11 drużyn z całego Wojska Polskiego, które zjechały do Wrocławia, aby uczestniczyć w Mistrzostwach Wojska Polskiego Spartakiadzie Wiosennej w 4 konkurencjach sportowych. Organizujemy i przeprowadzamy we Wrocławiu konkurencje w pływaniu, biegach przełajowych, w futsalu, czyli halowej piłce nożnej, a także w siatkówce.
Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że jako centrum szkolenia we Wrocławiu mamy możliwość zorganizowania, przygotowania ogromnego zaplecza logistycznego dla takiej dużej grupy zawodników, ponieważ jest to bardzo duże wydarzenie, myślę, że w skali całego Wojska Polskiego.